Cześć, z tej strony Centrum Szkoleń. Dzisiaj będziemy dla Was nagrywać po raz kolejny zadania z diagramu redukcji udźwigu. Te zadania, które tutaj przerabiamy, są na egzaminie z Urzędu Dozoru Technicznego, dlatego pokazujemy, jak je rozwiązywać. Zadanie numer 211. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A. Standardowo paleta po prawej stronie, nasz diagram po lewej stronie. Wjeżdżamy od strony A, czyli widły idą tutaj. Dzielimy sobie wartość 800 na pół, żeby wyznaczyć nasz środek ciężkości, da to 400. Idziemy sobie tylko i wyłącznie do środka 500, dlatego że 600, 700 nas nie interesuje, bo to już za dużo. 900 kg szukamy, gdzie może się zmieścić na naszą wysokość. Czy na wysokość 2600 się zmieści? Oczywiście, że tak. Czy na 3380 się zmieści? Jasne, że tak. I czy na wysokość 4056 będziemy mogli odłożyć 900 kg? Oczywiście, że tak, ponieważ na najwyższą wysokość możemy odłożyć aż 1000 kg, więc odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź C, 4056 mm. Zadanie numer 212. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B. Poprzednio zadaniu było od strony A, tutaj jest od strony B, te same parametry diagramu. Wjeżdżam tym razem od strony B, środek ciężkości wyznaczam sobie poprzez podzielenie 1300 na pół, czyli da mi to 650. 650 na diagramie nie mam, dlatego wykreślam 500 i 650 zaokrąglam sobie do góry, czyli da mi to 700. Także tu również pozbywam się kolumny 600. I teraz szukamy. Czy na najniższą wysokość 2600 mogę podnieść 900 kg? Mogę, dlatego że tu jest 950. Ale na wysokość 3380 mogę wziąć już tylko 750 kg, a ja muszę podnieść aż 900, więc wysokość 3380, już na taką wysokość nie będę mógł podnieść tej palety, więc zostaje mi 2600, czyli odpowiedź B. Zadanie 213. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A. Wjeżdżamy sobie tutaj widełkami od strony A. Dzielimy 800 na pół, co nam daje 400. Nie interesują nas dwie pozostałe kolumny, tylko kolumna 500. 1200 kg. Czy mogę podnieść na 2800 mm? Oczywiście, że mogę. Czy na 3640 mogę wziąć 1200 kg? Niestety nie, ponieważ mogę wziąć już tylko 950 kg. Więc naszą odpowiedzią jest 2800, czyli odpowiedź C. Zadanie numer 214. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B. Na samym początku wjeżdżamy sobie od strony B. Musimy wyznaczyć nasz środek ciężkości, czyli dzielimy 1300 na pół, co daje nam 650. 650 zaokrąglamy do 700, więc usuwamy dwie nasze kolumny, które nas nie interesują i lecimy sobie od najniższej wysokości. 2800, na tą wysokość mogę podnieść tylko 650 kg, a moja paleta waży aż 1200, więc niestety już nawet na najniższą wysokość nie mogę podnieść tej palety, ponieważ jakbym ją podniósł, wózek mógłby się przeciążyć, przewrócić, utracić stateczność. Także jedyną odpowiedzią poprawną jest odpowiedź D, czyli wszystkie odpowiedzi są niepoprawne. Zadanie numer 215. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A. Ten diagram ma w sobie trzy wartości. Na samym dole tutaj znajdują się tak zwane środki ciężkości. Tutaj po lewej stronie znajduje się udźwig nominalny, czyli ciężar, jaki może podnieść nasz wózek. I jedyną wartością na tym diagramie, która się nie zmienia, która jest tak zwaną wartością stałą, jest wysokość podnoszenia, co jest pokazane, zaznaczone tutaj. H równa się 3300 mm, czyli wysokość równa się 3300 mm i ona nigdy się nie zmienia w żadnym przypadku. Więc tak naprawdę w tym zadaniu nie trzeba niczego obliczać, tylko zaznaczyć wysokość 3300, dlatego że nie ma na tym diagramie innej wysokości niż 3300 mm. Zadanie numer 216. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A. Tutaj zadanie dokładnie to samo. Na dole mamy środki ciężkości, po lewej stronie mamy nasz udźwig naszego urządzenia i
Znowu na diagramie mamy zaznaczone H i tylko jedna wartość, czyli H równa się dana konkretna wartość 4500 mm i ta wartość się nie zmienia. Czyli naszą odpowiedzią będzie odpowiedź C, 4500 mm. Zadanie numer 217. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek. Na samym początku zaczynamy sobie od naszej palety. Nasza paleta ma 1100 mm długości oraz waży 1000 kg. Przechodzimy sobie do diagramu. 1100 kg dzielimy na połowę, czyli daje nam to 550. 700 jest to za dużo, 500 jest to za mało, bo nie możemy zaniżać sobie długości palety, tylko zawyżamy, więc bierzemy sobie tylko i wyłącznie kolumnę o wartości 600. 1000 kg mogę postawić na 1200, ale mogę również postawić na 2300, ponieważ na 2300 mogę aż 1100 kg. Na wysokość 3300 mogę postawić 950, ale jest to o 550 kg za dużo, więc odpada nam ta wartość. Na 2300 mogę podnieść sobie tą moją paletę i według tego, co jest zaznaczone na diagramie, regał pierwszy ma 200 mm, regał drugi ma 1300, regał trzeci ma aż 2200. Więc naszą odpowiedzią jest oczywiście regał trzeci, czyli według odpowiedzi jest to odpowiedź D, ponieważ na wszystkie trzy regały możemy sobie odstawić naszą paletę. Zadanie numer 218. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na które regały lub regały można postawić ładunek. Tutaj ponownie zaczynamy sobie od naszej palety. 1100 mm długości, 1500 kg wagi. Dzielimy sobie paletę na pół, co nam daje 550. Wyrzucamy 700, wyrzucamy 500. Interesuje nas tylko wartość 600. Czyli 1500 kg mogę odstawić sobie na 1200, ale na 2300 już nie mogę, ponieważ mogę tutaj tylko 1350, więc moją wysokością jest 1200. Na pierwszy regał mogę odstawić, na drugi i trzeci nie mogę, więc odpowiedź w naszym zadaniu to odpowiedź A, regał numer 1. Zadanie numer 219. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można odstawić ładunek. Zaczynamy sobie od naszej palety. Paleta ma długość 1300. Dzielimy sobie ją na pół, czyli ile wychodzi środek ciężkości? Dokładnie. Środek ciężkości wynosi 650 mm. Waga palety wynosi ile? Dokładnie 1300 kg. Idziemy sobie do diagramu. Skoro mieliśmy 650 środek ciężkości, którą kolumnę byście wzięli pod uwagę? Dokładnie. Będzie to kolumna 700 mm. Szukamy sobie teraz naszej wartości 1300 kg w tej kolumnie. Gdzie ją zauważyliście? Jak najbardziej. Jest to tylko i wyłącznie wartość 1350 przy wysokości 1200, ponieważ inne wartości są za małe, żebyśmy mogli na tą wysokość podnieść. Waszym zdaniem, na który regał będziemy mogli odstawić naszą paletę? Zgadzam się. Na regał pierwszy i na regał drugi, ponieważ regał trzeci jest zdecydowanie za wysoko. Skoro na regał pierwszy i na drugi możemy odstawić naszą paletę, jaka będzie poprawna odpowiedź? Oczywiście będzie to odpowiedź D. Na pierwszy i na drugi regał możemy odstawić paletę. Zadanie numer 220. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A. Wjeżdżamy sobie oczywiście od naszej strony A. Wyznaczamy środek ciężkości poprzez podzielenie 800 nad pół, czyli da nam to po prostu 400. I w kolumnie 500, tylko ta nas interesuje, w tej kolumnie będziemy szukać sobie naszej wartości 1000 kg. Na 3600 mogę podnieść aż 1400, więc na pewno na tą wysokość mogę podnieść. Na 4500 mm podniosę 1320, jak najbardziej 1000 mogę wziąć. Na 5640 mogę wziąć aż 1200, moja paleta waży 1000, więc też spokojnie sobie ją wezmę. Na 5940 tak samo, ponieważ mogę wziąć aż 1100 kg, paleta waży 1000. Ale na 6390 nie mogę już wziąć 1000 kg, bo mogę wziąć już tylko
900 kg, więc te wartości tutaj już niestety nam nie odpowiadają. Więc jaka jest najwyższa wysokość podnoszenia dla 1000 kg? 5940, co jest naszą odpowiedzią numer 1.